Proszę Państwa, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Jak Państwo widzą, Borys w wyśmienitym humorze. Dzisiaj porozmawiamy o temacie trudnym. To jest trudny temat, dlatego że ciężko będzie wymyślić tytuł tego filmu na YouTubie, żebyśmy nie zostali błyskawicznie zablokowani. Najważniejszy raport roku. Więc natychmiast oddaję głos Borysowi, ponieważ jestem pewny, że on jest dużo lepiej do tego przygotowany niż ja. Dziękuję, <laughs> szanuję Twoje zdanie o mnie. <laughs> Więc Pornhub wypuścił raport. I ten raport ma w sobie bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji. My zebraliśmy te, które nas najbardziej interesują, a w sumie pochyliliśmy się nad tym tematem tylko dla wyświetleń. Nie, żartuję. Dlatego, że jest strasznie dużo tam gier. Tak jest. Temu oraz to... innych ciekawych rzeczy. Ja będę porównywał czasami do, do, do Gier albo do YouTube'a, bo mm -hmm. pierwszą rzeczą, która hmm, zwróciła moją uwagę i w sumie byłem zaskoczony, że, naj... że wybrano pięć słów, które są najczęściej używane w komentarzach: I to jest love, hot, like, good, sexy. Dobrze. Nie ma żadnego przekleństwa. Na jakby YouTube zrobił taki ranking, to może byśmy, może YouTube wypadłby gorzej. Użytkownicy Pornhuba są dużo bardziej kulturalni niż użytkownicy w YouTube. A. W komentarzach mam, mam poważne podejrzenie, że owszem są. Ale to trudno się dziwić, w końcu to jest portal, który jest, dotyczy miłości. Tak. Więc dlaczego mielibyśmy... Ja, proszę Państwa, chciałbym omówić ten temat, to też od razu hmm. Borysowi dam znać, ze względu na dwa, dwie bardzo ważne kategorie. Po pierwsze, i tą będziemy załatwiali sobie trochę dosyć długo, bo tu jest kilka rzeczy do, um do omówienia, czyli wyszukiwania, które zdefiniowały rok 2018 i to jest bardzo ciekawe też popkulturowo to, co tu się znajduje. Tak, bo to nie są też, to nie są słowa, które były najczęściej wyszukiwane, ale te, które zyskały w przeciągu roku... E, Największą tak, największą na dynamikę kopii? miały. I druga rzecz, i to chyba sobie załatwimy szybko, na której konsoli największy ruch był, jeżeli chodzi o oglądanie Pornhuba? Bo tu jest kilka ciekawych raportów. Czy mam kontynuować? Proszę tę historię, bardzo, czy proszę chciałbyś? bardzo. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o czas spędzony przy Pornhubie, najpopularniejszą konsolą jest PlayStation. I tutaj użytkownicy, chyba 54% całkowitego czasu spędzonego na konsolach. Jeżeli chodzi o wszystkie oczywiście konsole, to, to to jest PlayStation, więc wygrywa bardzo mocno. Ale czy, ty, ty, czy ten raport, czy ten wykres nie jest takim odpowiednikiem? Myślę, że dość dokładnym. Sprzedaży tych konsorcji. Jak najbardziej. Dlatego właściwie podejmujemy ten temat. Borys o tym wspomniał na początku, ale to też bardzo mocno opisuje rzeczywistość. Ja nawet zażartowałem, jak żeśmy się zabra zabrali za ten temat, że zamiast obserwować Google Trends na bieżąco, to można sięgnąć po raport Pornhuba Pornhub i, wyraźniej, tak, i, i wyraźniej widać, czym ludzie się interesują i o czym warto robić filmy. Więc. PlayStation, jako że jest najbardziej popularną konsolą. Jakie filmy, co ty mówisz? No, co powiedziałem? Gdzieś o czym warto robić filmy. No tak, czyli na przykład, jeżeli najpopularniejszym tematem jest PlayStation, powiedzmy, to może warto robić film o PlayStation, bo ludzie się tym zainteresują. Okay. W ten sposób, bo jakby z Pornhuba można wyciągnąć informacje na temat tego, co ludzi interesuje. Dobrze, zrozumiałem od początku? <noise> Wydawało mi się, że nie. <noise> Ale myślę, że będzie to śmieszniejsze, jak zapytam jeszcze raz. E, dobrze, nie było. Kontynuuj. Kolejno, kolejna konsola to jest Xbox, 33%. I potem pojawiają się ciekawostki, ponieważ dalej w kolejności jest PS Vita. Jest 3DS, Nintendo 3DS i nie jest, jest Nintendo Wii U. Nie ma jeszcze Switcha. A Switch ma taki otwarty dostęp do przeglądarki do. Właśnie do, dlatego. Właśnie do tych treści związanych z raportem? Analitycy Pornhuba zastanawiają się, co się zmieni w tym raporcie, jeżeli Switch uzyska wsparcie dla, tej, dla, dla przeglądarki, dowolnego dostępu do sieci, bo najwyraźniej tego nie ma. Nie ma, ale to jest ciekawe, że, że te handheldy są takie popularne. Czy ciekawe. Bardziej, że jest trzeba to... trzymać obiema rękoma w obsłudze, to chcesz jest powiedzieć, że jest to. to jest to bardzo krufe. naturalne, tak mi się wydaje, że taki handheld to może być. Ja e... nie wiem, czy tutaj gdzieś. Słowem kluczem tego dowcipu nie jest handheld. <śmienny> <stans> jest to <stans> dobra maszynka to do, to zabawy. do zabawy. No, ale to są, to są takie rzeczy, które są od razu widoczne na pierwszy rzut oka. Natomiast mnie zdecydowanie bardziej interesują te, te wyniki wyszukiwania, ale być może. Ty chciałbyś podrzucić jakiś inny temat, który, który jeszcze zaobserwowałeś i który jest no, dla Ciebie tak, ważny? To dla mnie jest, jest ciekawe, że na Pornhubie cały czas najbardziej popularnym i, i największym, z największą liczbą odsłon filmem jest seks taśma Kim Kardashian, która jest cały czas wyszukiwana i cały czas oglądana po tylu latach. Ma 195 milionów wiosów. No bo Kim Kardashian ciągle jest tematem gorącym. No, na, na to wygląda. Tak. I zanim, zanim powiemy o tych słowach, które najbardziej zyskały, to, hmm. to mamy. To ja chciałbym powiedzieć, jaki był w ogóle, jakie słowa były najczęściej wyszukiwane. Na num, numer jeden to są lesbijki. Aha, czyli dobrze. Czyli bardzo pro-LGBT takie społeczeństwo jest. Ciekawa rzecz. Numer dwa to jest hentai. O. Czyli też tutaj, tak. kultura azjatycka nas interesuje najwyraźniej. Możliwe. A to nie tylko nas, ale to jakby cały świat, to globalnie. Tak, 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 tak. Nie, nie, że nas dwóch czy coś, I... bo to nie mówimy o swoich tutaj zainteresowanych numer czy milf. O. Tak nie, nie mam, nie mam e, żadnych takich specjalnych e, przemyśleń na ten temat. E, oprócz tego, że najprawdopodobniej. Statystycznie użytkownik pornhuba może mieć 13 lat. Okay. Ale na 15 miejscu ze wzrostem o 17323 miejsca jest Fortnite. I to nie jest. I to mnie naszych... przeraża trochę. I, i to nie jakby... jest... <laughs> Jak? Znaczy... To nie jest koniec naszej historii o Fortnite, to na co tak. zwrócił uwagę. Z ciekawostek powiem ci, bo akurat sprawdziłem sobie to, chociaż nie jestem na 100% pewny. To słowo MILF jest najbardziej popularne w Polsce. Że w Polsce jest to kategoria, która cieszy się największym zainteresowaniem. Bo w Polsce się bardzo szanuje matki. <laughs> nie! To nie jest. To, nie, to, jest, to nie, nie ma związku, chyba. Na miejscu 20, zwięźmy szybko temat, jest Overwatch. Spadek o 7 miejsc. No to też, i to jest, to jest niezwykłe i cały czas będę wracał do tego, jak bardzo ten raport oddaje rzeczywistość, która jest zupełnie pozapornograficzna. Spadek zainteresowania Overwatchem jest, jest faktem, wzrost zainteresowania Fortnite'em jest faktem. Ja dzisiaj specjalnie, pierwszy raz w życiu szedłem na Pornhuba i wpisałem Fortnite. Aha. I te, jakiś obłęd po prostu, jakieś bzdury tam powychodziły, jakieś same animacje albo... Jakieś takie filmy złożone z jakichś takich print screenów z gry. Co ty mówisz? Jakby. Nie tego oczekiwałem, powiem ci znaczy, szczerze. Podejrzewam... Oczekiwałem naprawdę super produkcji na miarę słynnego Robina Wzwoda, na przykład, albo Gwiezdnych wojen. <noise> 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 Jakby, roz rozumiecie, istnieje taka. taki nurt w kinematografii, który. Robi pewnego rodzaju adaptacje filmowe o treści porno. I mm. myślałem, że po prostu, że, że ten Fortnite właśnie w taki sposób się odnalazł na tym Pornhubie, że powstają coraz to nowsze filmy. Mm -hmm, mm -hmm. Coraz jakości, tak? tak? A okazuje się, że to jakiś badzie, jest po prostu. Takie jakieś, coś, jakieś takie proste animacje, niespecjalnie kunsztowne. I byłem bardzo zawiedziony. No cóż, być może przeciętny użytkownik Fortnite'a nie ma takich pornograficznych potrzeb jeszcze rozwiniętych dalece. Takich estetycznych, bez... albo żeby takie story przeżywać z bohaterami, że na końcu ślub jednak jest, wiesz? No, no w najwyraźniej nie, no trudno mi powiedzieć dlaczego, bo nie, nie będę się nad tym zastanawiał. Niewątpliwie zawsze jesteśmy zwolennikami wysokiej jakości, prawda? Żeby... Oczywiście. Więc to nas trochę rozczarowuje, chociażby przez to, że to. Że to nie zaspokaja tych potrzeb wyższych. Dobrze, to pozwolę sobie przejść do tej, do tej tematyki, bo ona to mnie strasznie interesuje. Otóż to, to, o czym powiedziałem, czyli te wyniki wyszukiwania, które zdefiniowały rok 2018, oznaczają, jak Borys wspomniał to, że nastąpił jakiś pik, wzrost zainteresowań. Tak. Tymi, tymi rzeczami. I na pierwszym miejscu jest Stormy Daniels. Kojarzysz tą panią oczywiście. No, kojarzę ją przede wszystkim z afery z Trumpem. Więc jeżeli ktoś z państwa by nie, nie wiedział, no to jest, jest takie przypuszczenie, które nie zostało jeszcze udowodnione, że, że Donald Trump się przespał z tą Dokładnie gwiazdą filmów porno. Został Donald Trump oskarżony, że płacił jej za seks. Tak, a Polnictwo. płacił jej za seks pieniędzmi, które były przeznaczone na kampanię. A w zasadzie adwokat, który I załatwiał zobacz. sprawę I jest... ze Stormy Daniels, wziął pieniądze z kampanii, by jej opłacić milczenie. I pierwszy raz, kiedy pieniądze wydane na kampanię polityka zostały wydane dobrze. Być może, być może. Przynajmniej pan, ale nie wiadomo, czy takie coś się wydarzyło. Tak czy inaczej, o Stormy Daniels mówiło się dużo. Donald no, Trump zaprzecza. Tak. No, ale to nie ma akurat dużego znaczenia w tych wynikach wyszukiwania, bo ludzie byli mocno zainteresowani kim pani Daniels jest i, i osiągnęła bardzo duży tutaj wzrost oglądalności na Pornhubie. Mimo że pani już jest wiekowa, ale to też by się zgadzało z tą potrzebą wyszukiwania wyrazu milf. No, więc No, ale to też jest, to też jest yy, odzwierciedla zainteresowanie pozapornograficzne, które zostało przeniesione na grunt pornograficzny. I na drugim miejscu jest ważny temat dla nas, ponieważ na drugim miejscu yy, gdzieś osiągnęło szczyt zainteresowania yy, także Fortnite. Yy, I wiesz w jakich okolicznościach to się, to się wydarzyło, kiedy, kiedy nastąpił ten wzrost zainteresowania Fortnite'em? To powiem ci i powiem Państwu, że ten wzrost zainteresowania nastąpił wtedy, kiedy padły serwery Fortnite'a. Krótko mówiąc, młodzi ludzie, oderwani siłą tutaj od gry, postanowili poszukać trochę dodatkowych informacji na temat gry, przejrzeć internet. Poszukać tych samych emocji? Tak, i odnaleźli to właśnie na, na, na Pornhubie. Tam zaczęli wpisywać wyraz Fortnite, i stąd wzrost zainteresowania to tym tematem. Na przykład, podobnych emocji powinni szukać i miłośnicy Diablo, i Fallouta Online, bo też zostali wyrżnięci. Ta, ta faktycznie, ale chyba jednak nie, nie, być może to nie był aż taki mocny temat, bo Fortnite to jest potężna, jednak. No tak, to już jest taka pozagrowa, pozagrowy gigant. No ale na trzecim miejscu mamy 4K i podejrzewam, że to miłośnicy Xboxa zrobili. A, jest taki Tak, to, to prawda, bo oni mogą oglądać to w 4K, w takim prawdziwym 4K. Ale to też świadczy, jakby, jakby patrząc cały czas na te rzeczy zewnętrzne, o rozwoju technologii. Tak. Czyli mamy urządzenia i narzędzia, by oglądać w 4K. To dlaczego by pornografii w 4K nie oglądać? Widać, są chętne. Chciałem zauważyć też, że pornografia zawsze ma bardzo duży, dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, o zmiany technologiczne. Słynna wojna między HD, DVD a Blu-rayem, wygrana przez Blu-raya. Przez, podobnie, przez przez to, że właśnie największe studia produkujące porno przeszły na Blu-ray'a. A wiesz może, jak się ma VR, jeżeli chodzi o pornografię? Bo gdzieś mi umknął ten temat. Teraz VR w zeszłym że... roku chyba był w, 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 jako hitowy, w tym roku jakoś specjalnie nie jest wyszukiwany. Istnieje, mhm. ma się chyba całkiem dobrze, bo jest dosyć prosty w produkcji, ale podobnież, podobnie, tak słyszałem, Odbiór jakby nie jest tak dobry, ponieważ i musisz mieć bardzo wysoką rozdzielczość, żeby mm. nagrać taki film. To jest znowu dużo więcej przesyłu, transferu i, i danych. No i musisz mieć też jakieś dobre gogle. A mm, no, nie ma jeszcze chyba tak, aż tak dobrych warunków, żeby nastąpił jakiś boom mm. takiego VR porno. I to jest, proszę państwa, potwierdzenie rzeczy, o których ja sam często mówiłem. Jeszcze nie jesteśmy gotowi na VR, branża pornograficzna to potwierdza. A jeśli wierzyć, a najwyraźniej można wierzyć tym zdolnościom analitycznym serwisów pornograficznych, no to, no to wygląda. No właśnie, i wracając do tej listy, to na czwartym miejscu może nie jesteśmy gotowi na VR, ale jesteśmy cały czas romantyczni, tak ponieważ słowo romantik było czwartym najczęściej wys, wyszukiwanym słowem aż po prostu serce rośnie Tak jest to urocze jest bardzo tak. bardzo to potwierdza wysoką kulturę y, z, z, jakby obserwatorów To są t, takie, tego takie typu filmy maniów. to są takie filmy gdzie jest dużo kwiatów gdzie jest ślub na końcu gdzie trzymamy się za ręce znaczy nie ja z Tobą, tylko tam bohaterowie <noise> I piąte to jest trans to także potwierdza otwartość. Czyli, tak, o, otwartość społeczeństwa, że mimo jest dużo takich krzykaczy, którzy wy, wytykają nam lewactwo i mówią mi w szczególności i, i krzyczą od razu, jak jest jakiś temat związany właśnie z, z ta, całą, całą tą ideologią gender, z, róż, z, różnorodnością. z różnorodnością, no to jak się okazuje, to świat mm, no to jest też... szuka... To jest, nowych ciekawe, doznań. To, jest, to jest ciekawy temat do, do przemyśleń dla wszystkich tych protestujących, i, i, bo, bo faktycznie coś w tym musi być, ponieważ wyszukiwanie na Pornhubie nie jest wymuszone niczym. To jest tylko i wyłącznie wybór użytkowników. Jeżeli to jest. Zwykle nie nacechowany środowiskiem. Tak jest, ani... to jest indywidualny tak, wybór, tak. indywidualne potrzeby. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że duży wpływ ma na to rynek Stanów Zjednoczonych, bo przyglądałem się wykresom, jeżeli chodzi o oglądalność, w Stanach Zjednoczonych oglądalność Pornhuba jest gigantyczna w porównaniu do innych krajów. No, ale on... to też są gig... jest to gigantyczny kraj. Tak, tak, tak. Oczywiście, oczywiście to się zgadza, więc to też pewnie ma duży wpływ, ale Stany Zjednoczone jednak w dużym stopniu definiują pewnie te wyniki wyszukiwania także. Nie? No dobrze. Pozycja szósta to outdoor, czyli w naturze, różne. Czyli miłośnicy, survivalu, myślę, że odnajdam się tutaj. Kolejny, kolejny, kolejna pozycja, siódma, informuje nas wyraźnie o tym, że tatuaże wróciły do mody. I ta, i, 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 i chciałem zauważyć, że ta, ta kategoria również jest w najbardziej rosnących kategoriach, ponieważ numer jeden to jest romantik, a numer dwa to są właśnie wytatuowane. Kobiety. A, no więc... więc... Jest jakaś, jakiś taki wyznacznik pewnej mody, to co się ludziom za... kiedyś, wiesz, tatuaże były kojarzone z takim świadkiem przestępczym. Dzisiaj są najbardziej rosnącą jedną z najbardziej rosnących kategorii na Pornhubie, że też to fascynuje co, i podoba co, co się ciekawe, Co ciekawe, można to brać jako pewien wyznacznik tego czym jest atrakcyjność. No i wyraźnie, jeżeli chcecie być atrakcyjni, to świetnym wyborem będzie tatuaż plus bycie romantycznym i Tinder na num, numer 8. Tak jest i Tinder potwierdza, że jest to bardzo bardzo, bardzo ważna aplikacja. W, w, dla wielu osób i na tyle znacząca, że także wyszukują jej w pornografii. Tak. I numer 9 dla mnie największe zaskoczenie. Dzisiaj się dowiedziałem, co to jest. Bowsette. Bo, to jest chyba jakaś bohaterka gry z Nintendo Switch. To jest, nie, to jest, to, to jest odpowiednik y, tego browsera, tak? Ten, ten, tylko, że Damska. Nie mam zielonego pojęcia. Ja dzisiaj co to, jest. to sprawdziłem. Mniej, mniej więcej tak to wygląda. Nie zrozumiałem konkretnych niuansów. Ja, ja myślałem, że to bohaterka jakiejś gry. Nie, jest. nie, to jest, jest jakby fandom ją stworzył, więc A. nie jest to oryginalna postać. Ale jest też postać. Tak mi się wydaje, tak. Kobieca wersja Brozera, Bardzo tak, tak, taka, jak, jak masz tą księżniczkę, pitch, ale byś ją dał jej, jej skóry i ćwieki, to ona taka jest, mniej więcej. Aha, no proszę. No i na pozycji dziesiątej jest e, trójkąt. Czyli Sabrina stoletnia czarownica. A tak właśnie. O, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do naszego materiału pod tytułem Czy trójkąt to już orgia? Czy trójkącik to już orgia? Czy trójkąt, tak. Bardzo także jest to wnikliwy materiał. No właśnie. Strony. I y, mamy kolejną kolejną kategorię, którą ja tutaj prześledziłem, gdzie pokazuje nam jak celebryci y, jacy celebryci byli popularni w wyszukiwaniach. No i na pierwszym miejscu mamy tą Stormy Daniels, mm -hmm. ale na drugim mamy Kim Kardashian. Nadal, ciągle. Tak. Ciekawy jestem, jak Paris Hilton sobie radzi, bo Paris też... Hilton, już ci mówię. Mm, czy jest tutaj? O, widzę tak. Na dole ostatni w zestawieniu jest Kanye West, bardzo wysoki wzrost. Znaczy, ostatni, bo to jest chyba 20 najpopularniejszych. Widzę Taylor Swift, Beyoncé. Mm, Taylor Swift przed Beyoncé. Gal Gadot? Wonder Woman, czyli... Ale wiesz co, już chyba tej nie ma. W, nie ma w tam. Najwyraźniej no skończył się trochę jej czas. No, tak. I kolejna rzecz. Popularne postacie z, z filmów, telewizji i, z, i w ogóle postacie takie z komiksów czy tam z czegoś. Numer jeden jest Harley, Harley Quinn. O no proszę. Hmm? Test. A drugie to jest Elast Girl. To jest ta dziewczyna, to jest żona, y, y, nie, nie, jak to się niesamowicie, nie... Czyja żona? The, y, kurde, Incredibles, A, The Incredibles. na, o, na pra... nie, to jeszcze będzie gorzej niż po prostu, niż Fortnite. <laughs> no i rzeczywiście Incredibles są na, na trzecim miejscu, na czwartym Gwiezdne Wojny. I to rozumiem jakby, tak. To już jest chyba stara historia pornografii. Tak, tak, Family Guy jest kolejny. Ale wiesz jak? co? co jakby, jak... Wiesz co, ja się dziwię, wiesz co, na no różne, wiesz co, pewne rzeczy chyba przenikają do świadomości i nawet jeżeli pozornie nie są atrakcyjne, to gdzieś powodują, że, że jakieś emocje takie dodatkowe, być może to działa w oparciu o emocje. Zapewne, że szukamy, że coś nam się podoba, tak jak Wiznę Wojna nam się podoba, no to szukamy książek, figurek, żeby trochę pobyć jeszcze w tym uniwersum. Dalej mamy Avengers, Gry o tron, Wonder Woman, Lara Croft to chyba zawsze jest. Coś mamy ciekawego tutaj jeszcze? Ja jestem ciekaw, dlaczego w związku z tą statystyką, dlaczego Hollywood nie, nie podchwyciło tematu realizacji filmu Harley Quinn. Powinien się cieszyć dużym zainteresowaniem. A? Tego jeszcze nie wiemy, bo myślę, że no, po tym raporcie... By... Ja myślę, że no być może, być może. Być ja może bym szukał Hollywood scenariuszy już. No, ch chyba nawet jeżeli słyszałem coś o filmie Harley Quinn, to wydaje no. mi się, że po średnim sukcesie Suicide Squad ten, ten, ten te prace mogły być wstrzymane. Właściwie dużo się mówi o tym, że w uniwersum DC a z takiego pochodzi Harley Quinn. Dużo rzeczy zostało odłożonych na później. No, podobnież Aquaman, który teraz będzie miał zaraz premierę albo już miał. Nie, nie wiem, kiedy to oglądacie. Mhm. Więc y, podobnież średnio sobie radzi. W sensie, jak w sensie jakości filmu, bo wyników sprzedaży nie, nie mam. Raczej ma średnie oceny. Ja nie mam bladego pojęcia, co, robi D, dla, co co DC robi źle i dlaczego to robi źle. Wiesz, co powinniśmy się na tego Aquamana wybrać, tak jak żeśmy się wybrali na Venoma. Nie, wiem, że nie chcesz, ale no czasami można wbrew sobie. <laughs> Należy wbrew sobie. Będę siedział milczał. Nie nie jesteś, nie, ja jestem ciekaw Twojej opinii takiej bezpośredniej po tym filmie. Myślę, że. No ale dobrze. Do, omówimy to jeszcze. Ja spróbuję Borysa przekonać. Kolejna tak? kategoria. Popularne postacie, postaci powinno się mówić, a nie cierpię tego słowa postaci, nie wiem dlaczego, ale dobrze. Popularne postacie z gier wideo. O proszę, chętnie posłucham. Numer jeden Bowsetta. Okej. Okay, Czyli ta z Nintendo. Numer dwa Bridget z Overwatcha. Naprawdę? Bo to jest taka potężna dziewczyna, co nosi tarczę i, i właściwie taki trochę flail to się nazywa, to jest taki Morgenstern trochę jakby. Ty mówisz o jakiejś kategorii w, na stronie Pornhub'a teraz? Nie, czy nie, o ja mówię, ja mówię o, o, o tym i o przyrządowaniu, którego Wiemy. używa do walki. To jest taki to jest taki drewniany kołek <laughs> z trzema łańcuchami i on nim... Krzywdę czyni. Okej, okay, być może jest to związane też ta broń z jej ogromną popularnością na Pornhubie. Trzecie miejsce: Lara Croft. Żadne, żadne zaskoczenie, Lara istnieje na tym rynku od dawna, tak słyszałem przynajmniej. Kolejna postać z Overwatcha, czyli Mercy. To się, tak, bardzo. To, tak. To znaczy, wydaje mi się, że już Blizzard ją mocno wykorzystał w tej kwestii. Bo ja, ja bardzo jej współczuję, ona jest bardzo, bardzo A co, co z niej, co w tym sensie? Zepsuł ją Blizzard i... Dlaczego, bardzo... jak to zepsuł? Znaczy, tak jak zepsute dziecko jest, nie wiem, jakby... Ona jest, to jest, to jest zły dotyk Blizzarda na niej spoczął, ja nie będę się tutaj wdawał w szczegóły. Okej, okay, potem mamy Zeldę, dobrze, Ashi z Overwatcha i Mario z Nintendo. <laughs> A i z Overwatcha pojawiła się, to mówiłeś o tym, to jest twoja historia, to ci nie będę jej odbierał. Nie, nie wiesz? Nie wiem. Borys mi opowiedział tutaj, zanim żeśmy zaczęli rozmowę, że to był rekord, jeżeli chodzi o szybkość pojawienia się materiału wideo dotyczące, to nie ty mi mówiłeś? Nie. To ja musiałem przeczytać, a to to Izni opowiadał, że to jeżeli chodzi o rekord pojawienia się materiału na temat danej postaci w Pornhubie, no to ten został pobity właśnie przy Overwatchu i przy aż, bo 48 minut po tym, jak pierwsze rzeczy pojawiły się na Bliskonie, ona już była gotowa tam do, do dalszego wykorzystania na Pornhubie. Czy co tam jeszcze mamy ciekawego? Dalej. Wiesz co, już ci mówię? Mamy yy, Mario. Mario, tak. Widowmaker, Overwatch. Dużo Overwatcha. I dopiero Calamity z Fortnite'a. Widać, że Fortnite nie ma takich konkretnych postaci. Tak, tak, nie ma postaci. No ale to... No i mamy potem Overwatch, Overwatch, Princess Peach. Tak nisko! Nie, nie wiem, czym jest Książęca Brzoskwinka, ale... Princess Peach to tak... to jak w Mario zaczynasz, Aha. to ona jest w innym zamku. Okej, okay, no dobrze. To, to jakby jej szukasz. May Overwatch, bany Fortnite, no dużo, dużo, no nie ma tutaj Kitana Mortal Kombat. Ona ma strasznie brzydkie zęby. I Milena Mortal Kombat. A to może Milena ma brzydkie zęby. No bardzo, bardzo mocno zawłaszczona kategoria przez Overwatcha, no i trochę przez Nintendo. Ja to dobrze świadczy o Overwatchu, bo są postacie bardzo takie wzbudzające emocje i być może... Łatwe do zapamiętania. Tak. I mnie jeszcze kategoria bardzo zainteresowała to, jak dane wydarzenia na świecie wpływają na ruch w, na Pornhubie. I myślę, że można to dosyć prosto przełożyć na to, jak są popularne. Mhm. I na przykład Złote Globy 4% w dół w ruchu w, w Stanach Zjednoczonych. Aha, czyli jak wydarzenia na świecie ograniczają ruch, ruch na Pornhubie. Tak, jak się ruch zmniejsza. Co tutaj mamy? Oscary. 6%. No to całkiem sporo. American Music Awards 6%. Też raczej. Um, Ale to. To, raczej niewiele nie, nie to tak spada. Bo na przykład, jeżeli masz jakiś event e, z Apple, mm -hmm. to e, światowy trafik na iOS spada o 11%. Oh. No widzisz, jak są. Jak 11 sezon Big Bang Theory. 5% spadło w Stanach. Ale to jest niesamowite, bo to, to jest, znowu to są te zewnętrzne czynniki, które Pornhub po, pozwala dobrze ocenić. Mhm. Czyli jakie wydarzenia na świecie są na tyle wartościowe, żeby ludzie od, oderwali się od pornografii? Royal Wedding 10% w dół ruch, ruch na Pornhubie. Słuchaj, Krótko mówiąc, no nie, wybywałem. Sanremo Music Festival. We Włoszech 8% spadło ruch. No to jest bardzo dużo. Mhm. A na przykład finał brytyjskiego mam talent, tylko 4% w, w, w UK. No to widocznie już nie jest to takie interesujące. Nie, nie jest, ale mamy eventy sportowe i na przykład w Stanach Zjednoczonych przy finale Super Bowl 26% w dół. No to i od razu widać, od od razu jest, widać że to jest ważny świat, moment. Tak, tak. Tak. I grała tam Filadelfia z New England Patriots, czyli Bostonem, tak? Bo bo tak. Mm -hmm. W Filadelfii to było 40%. Rany boskie. 40% ruch spadł. W Bostonie 37%. Finały NBA? Niewiele, bo w Stanach 3%. To faktycznie niewiele. Nie to niewiele. To widać, że NFL, futbol amerykański jest, jest numerem jeden. I tak samo finały NHL to jest 5%. Finały MLB. Wiesz co, pomyślałem sobie? MLB, co o czym jest? Baseball. A baseball? 1%. Fantastycznie byłoby obejrzeć taką statystykę w oparciu o wydarzenia w Polsce i Polaków. Na przykład przemówienie yy, lidera partii rządzącej: nie? spadek 20% albo wzrost przy... 10%. A. To byłby hit. Słuchajcie, finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej to była Francja, Chorwacja. We Francji to jest 55% spadek. W Chorwacji 66%. Jasne gwint. Na świecie tylko 11. No. Więc nie ma takiej. Od razu widać, który naród najbardziej kocha piłkę nożną. Tak, finał Ligi Mistrzów. W Hiszpanii to jest 21, w, w UK to jest 13 tylko. A co cię, bo grał Real z Liverpoolem, ale co ciekawe, we Włoszech to było 15%. Spadku. Więc to są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i na przykład finał Wimbledonu, gdzie grał Djokovic i Kevin Anderson i Djokovic oczywiście wygrał, więc w Serbii 16% w dół, a w RPA tylko 5%. Więc mamy jeszcze Olimpiadę, która nie wpłynęła bardzo mocno, bo tylko 6% ceremonia otwarcia. Ten, ten spadek był, a mistrzostwa w hokeju, znaczy finał w hokeju na olimpiadzie w Rosji o 13%, w Niemczech o 9% i w Kanadzie o 7%. W Czechach o 11%, co ciekawe, no ale to są kraje, gdzie w szczególności Rosja, Kanada i Czechy, gdzie hokej jest niezwykle mocno popularny. Proszę Państwa, tak myślę sobie, że te tematy, które żeśmy Wam przedstawili tutaj, absolutnie potwierdzają teorię i, i udowadniają być może, że temat który żeśmy wybrali nie jest takim klasycznym clickbaitem i szukaniem wyświetleń na siłę i faktycznie statystyki Pornhuba mogą wyraźnie pokazać jak wygląda rzeczywistość i odnoszą się bardzo mocno do tego co w rzeczywistości jest a ważne. Ja chcę też powiedzieć jeszcze na końcu bo już, bo już zamykamy powoli jak to wyglądało w Polsce, bo mamy osobną statystykę mm. dla Polski. Dobrze, I, co przepraszam, a, że tak się i oczywiście tutaj... pierwsze trzy słowa najczęściej wyszukiwane to jest Polish, Polska, Polskie. Mhm. I widać, że jesteśmy patriotami. Tak. Kolejnym słowem to jest MILF, czyli szanujemy i kochamy matki. Nie, pięć... nie to nie o to chodzi w tej kategorii. Nie? Nie, pięć, nie sądzę. Pięć, y, pięć ulubionych polskich porno gwiazd. To jest, to jest numer jeden Elasa Jane, nie wiem to to jest, ale numer dwa to jest Mia Khalifa, czyli z Bliskiego Wschodu, aktorka, więc jesteśmy narodem otwartym, tolerancyjnym. Ale takim z mocnym zacięciem patriotycznym. Ale to ja się pochwalę. A propos Mia Kalify? Otóż, o to otóż, to się będziesz, czym się będziesz chwalił? Otóż okazuje się, że mija Kalifa jest moją stałą subskrybentką. Naprawdę? Naprawdę można kliknąć i zobaczyć. Ma u mnie subskrypcję już od 6 miesięcy. Ale na Twitchu? Na Twitchu. Ale to jest ta oryginalna? Czy? Oryginalna. Nie. 100% proszę sobie sprawdzić, bo ja słyszałem legendę, że y, ten typ z H3H3 H3 podcast subskrybujecie na YouTube, czy to prawda? A tego nie, na niego akurat nie zwróciłem uwagi. A, widzisz. Jak nie zwróciłeś kiedyś mi o tym opowiadałeś. To nie ja. A to ktoś mi opowiadał, może. To trzeba, to trzeba sprawdzić. I oczywiście trendujące słowa w Polsce. To jest numer jeden Fortnite. Numer dwa Duże Cycki. <laughs> Okej. Okay. Myślę, że możemy kończyć na tym. Bardzo rozbawił mnie, powiem szczerze, ten raport, kiedy, kiedy go pierwszy raz czytałem, i zacząłem, jak mocny wpływ gry komputerowa przede wszystkim Fortnite ma na każdy aspekt naszego życia. Zapewne, w przyszłym roku będziemy mieli jakiś atak tych Fortniteowych rzeczy, które będą się będą przemycać się do innych dziedzin, kultury już. Myślę, że pewnie będzie serial jakiś związany z Fortnite, animowany. Mm. Że może będzie jakiś film pełnometrażowy, że będzie seria książek, komiksów, że ten Fortnite nas zaleje. Ten raport będzie czytany przez wiele, wiele ważnych osób, które decydują o tym, czy powstają dane filmy, albo nie. I zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy ten Fortnite jeszcze w przyszłym roku będzie też taką potęgą? Bo ni niestety w grach komputerowych często to się zmienia. Yy, I tak, bo, tak jak wspomniał Borys, będziemy powoli kończyć. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, która być może jest optymistyczna, że jak na razie to nie pornografia kształtuje trendy, bo one nie wychodzą raczej do świata, to, to świat zewnętrzny kształtuje trendy w pornografii. Tak. I na koniec mam do Was pytanie: jaka jest Wasza ulubiona kategoria na. Nie, nie. Wierzę, że, że będą od... musiałem, Wiesz, że musiałem. tam. Tam będzie 400 komentarzy z tymi kategoriami. No dobrze, proszę państwa, jeżeli czujecie taką potrzebę, to proszę pisać. No i cóż ja mogę dodać w tej sprawie, wystarczy komentarzy w tej materii. Czy znacie kogoś, kto szukał na Pornhubie Fortnite'a? To jest, to, jest, to jest ważniejsze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Hej, hej.